przemoce są świetne. Twoje na pewno też będą niczego sobie. Mam nadzieję. Bez nich dzisiaj niezbyt dobrze mi szło. Dziewczynki, już pora iść spać. Profesorze, kiedy ja dostanę nowe moce? Nie da się w żaden sposób przewidzieć, kiedy i czy w ogóle je dostaniesz. Mogą się nigdy nie pojawić. A nawet możesz stracić te moce, które już masz i wtedy staniesz się zwyczajną dziewczynką. Wiesz, kocham was. Dobranoc. Jeszcze raz! Dobrze, ale to już ostatni. Jestem małpką. A ty co nowego potrafisz? Potrafię... Hej! Ona nie musi wam niczego udowadniać! Właśnie! Co z tego, że jeszcze nie dostała nowych mocy? I może nigdy ich nie dostanie! Nigdy nie dostanie! Nigdy nie dostanie! To ja już pójdę. Zobaczymy się w domu. Nadzieja już gdzieś z deszczem spływa. Nie narzekam, czekam. Jejku, dajcie mi już spokój! No dalej, Bójko, rozchmurz się! Właśnie, za chwilę nowy odcinek Skrojonych. Bardzo lubię ten program. Ta ich kuchnia jest świetnie zorganizowana. W poprzednim odcinku Skrojonych uczestnicy nie dali z siebie wszystkiego. Niektórzy mają wrodzony talent, a niektórzy nie mają żadnych zdolności i powinni znaleźć sobie nową ścieżkę w życiu. W dzisiejszym odcinku wrócą najwięksi przegrani. Skrojeni, odkupienie. Kucharze, dziś sami możecie wybrać, co ugotujecie. Zaczynacie teraz. Ja już stworzyłem danie doskonałe. Wrócił szef sznycel? Dodaje dramatyzmu. Przed wami Szewerak Bratenplatte! Znany również jako paprykowy klops. Widelce i ponownie dojdzie do kosztowania. Na razie nie ma potwora. I pośpieszyłem się. Widzicie? No i właśnie o tym mówiłam. Lecimy! Bójko? Jak chcecie, to lećcie. Ja jestem bezużyteczna. Bójko, nie masz nowych mocy, ale to nie znaczy, że jesteś bezużyteczna. Atomówki, pomóżcie nam! A zwłaszcza te dwie z nowymi supermocami. Tamta trzecia też może z wami lecieć, ale bez nowych mocy pewnie będzie bezużyteczna. Ratujcie miasto. Ja tu zostanę i zdepnę kilka kartek. Tak mi się lepiej myśli. Bójko,